Cześć, z tej strony Dzisiaj World of Warships i Republika. francuski pancernik 10 tieru. I cóż mogę powiedzieć o tym okręcie? To jest moja druga bitwa nagrana na nim. Yy, I okręt. Okrętu nie polubiłem. Przede wszystkim przez układ dział. Gdyby ten układ był inny, to tak. To Republika byłaby ok okrętem. Nie ma najmniejszego problemu. Natomiast mamy tutaj, jak widzicie, dwie wieże tylko, po cztery, po cztery lufy w każdej, i jedna z przodu, jedna z tyłu. I tak. Nie lubię wież czterodziałowych. Dlaczego? Bo jeżeli strzelamy do, do przeciwnika, który minimalizuje swoją wielkość w cel moim celowniku, ustawiać na przykład przodem, albo kontuję w jakiś sposób, to te cztery pociski, strzelając je na odległość ym, większą, to mają praktycznie większy rozrzut. Jest mniejsza szansa, że trafią w punkt, niż y, na przykład y, potrójne wieże. No takie sprawo, no jeżeli strzelacie, nie wiem, yy, szerokimi grabiami coś grabicie, no to, no to wiadomo, że za jednym razem niby ugrabicie więcej, ale jeżeli macie mało jakąś małą kubkę do zagrabienia, to lepiej się spiszą mniejsze grabki, no mniej szerokie. Będą skuteczniejsze może. Yy. Nie wiem, no, na odległość w każdym razie. No, nie, to może grabki to zły przykład. Zły przykład oczywiście też tutaj mojej gry. Ale te pociski po prostu na odległość się rozchodzą. Swoją drogą. Wystrzeliwujecie je w kierunku i one się rozłażą na całą szerokość. Jeżeli strzelamy z. nawet wtedy z z dwóch wiesz albo z typu trójnych, to macie po prostu większe szanse, żeby trafić w mały cel. Uwierzcie mi, taka, taka jest praktyka. Ja nie umiem tego za bardzo dobrze wytłumaczyć. Nie umiem za bardzo też dobrze grać Republiką. I jeszcze ten układ 4 plus 4. Nie dość, że mało luf tutaj mamy, jeszcze to wymusza na nas taką właśnie, a nie inną grę, ustawianie się bokiem a republika jednak hmm, nie jest odporna na, na salwy zadawane od boku. Dlatego. No. I w sumie. I w sumie. Podpływając gdzieś bliżej. E, no. Mamy tylko cztery lufy z przodu. Gdzie normalnie przeciwnicy. E, przeciwnicy mają sześć. A jeżeli chcemy wygarnąć całą salwę, ustawiamy się bokiem do przeciwnika i wtedy jest kiepsko, jak sami widzieliście. Więc to mówię, moja druga bitwa i się uczyłem gry. No, teoretycznie Republiką powinno się grać dość blisko. Teoretycznie. W praktyce, w praktyce to bywa różnie. Tym bardziej. E, te pociski. Te pociski, te działa nie są, nie są zbyt celne. Według mnie. Myślałem, że będzie to celniejszy troszeczkę okręt. E, że przede wszystkim te kąty obracania wież, będą większe. że będzie można się jakoś to lepiej ustawić. Nie wiem. Mnie ten okres, okręt po prostu nie pasuje, jeżeli chodzi o konfigurację wiesz, Wierzcie mi. <grym> um, także okręt w sumie już poszedł, w podstawkę jeszcze będzie z jedna czy dwie bitwy. Jedna chyba, czy dwie bitwy właśnie, no może dwie nawet na tym okręcie. Ale zawiodłem się, zawiodłem się i, i to bardzo. Dowiadą się tak bardzo, że wpakowałem się chyba teraz z wyspy, tak coś prawie, że lepszy jest moim zdaniem Jean Bart. Um, oczywiście to jest trochę inny okręt, ale też francuski. E, Asacze to jest raczej taki przerośnięty krążownik um, taki jest dość zwinny, fajny, taki klasyczny pancernik. Może mu tam czegoś tam brakuje, ale... ale... Mnie się lepiej malsacze jakoś tam grywa niż Republiką. Patrzcie, wszystko... wszystko, jeżeli bokiem ustawione, no to... no to przyjmujemy potężne ciosy i to wszystko boli. A mówię, gdyby te działa jeszcze były celniejsze troszeczkę... to byłaby troszeczkę inna bajka. W tej bitwie jak sami widzicie, cały czas jestem w odwrocie. Cały czas do mnie tłuką. A to dlatego, że Republika jest. E, miękkim odskrętem. Zwłaszcza, że przeciwnicy wiedzą, że jeżeli wystawiam się bokiem, to, to naprawdę mogę, mogę szybko zejść z pola bitwy. Nawet szybkość Republiki nie pomoże, bo mamy tutaj oczywiście busta do silnika. O zobaczcie, wszystko, wszystko. I to no, nawet... Nie wiem, z czego teraz Henryk strzela. No, on akurat z obeków. Ale nawet krążowniki bardzo często na bliższe odległości po prostu do Republiki strzelają z pepanców. Wiedzą, że jeżeli wystawia się bokiem, a często właśnie kusi, żeby się w ten sposób wystawić, to będzie wchodziło jak w masło. Jakieś cytadele powpadają, takie różne rzeczy. Co mi z zasięgu? Skoro takiemu Yamato nic nie zrobię. Jean Bart ma dwie wieże z przodu, potrójne, czyli sześć pocisków do przodu. Republika 4. I to mówię, tak to leci, że, że nie doleci do przeciwnika, albo no, cóż. Nie chcę się podpalić. Przeciwnik jakoś też. Nie wiem, nie polubiłem się z tym okrętem. I nie podobało mi się, że cały czas muszę gdzieś grać w ucieczce. To jest w końcu pancernik. To jest w końcu pancernik, a on powinien grać bliżej. Ale jeżeli podchodzimy bliżej. Bardzo często próbując wykorzystać ciała odsłaniamy boki, a to jest wyrok śmierci. Ja ma to bardzo duża odległość. Ja tutaj kompletnie nie wiem, co robić. Zresztą we wszystkich bitwach na Republice to widać. <grym> Gram na maksymalnym dystansie, a i tak zobaczcie, no wszystko. Henryk tam, coś tam jeszcze, wszystko do mnie strzela. Już mam 2 miliony 200 tysięcy potencjalnych uszkodzeń. Także wynik jest no taki, że rokika okrętów zatonęło. Jeszcze można powiedzieć, że połowa bitwy przed nami. Teraz się chowam. Więc może ktoś ktoś przestanie do mnie strzelać. Tutaj gdzieś Haland krąży. Tanderer wrogi zniknął. Front sztormu. No i zobaczymy. Są masakryczne odległości. Henryk. okej. Okay. Czas może trochę znowu podejść bliżej, ale patrząc na moje HP, patrząc na HP sojuszników, którzy mają tego HP zdecydowanie więcej, to nie, nie chcę mi się tak pchać do przodu. No mam konkurera, mamy tanderera za mną i one, nie wiem, stoją sobie gdzieś tam z tyłu i, i tyle. Dobrze, że mamy dwa kapy. A ja tutaj. Połowa HP. Nawet tego HP nie mogę przewrócić, bo to już jest permanentny damage. Yy, permanentne obrażenia. Przyjęte. Teraz znowu. Pchać się do przodu w crossa, Ewentualnego, bo nie wiem, gdzie jest jeszcze przecież Tanderer. Czy też znowu uciekać? No i wybieram ucieczkę. No, Uciekam, uciekam. A Conqueror, niech poczuje, jak to jest grać na pierwszej linii. W sumie ja też nie wiem, jak grać na pierwszej linii, bo republiką cały czas uciekałem na 20 km prawie, że. <grystanie> Ale on, niech on teraz będzie bliżej przeciwnika. Okej, okay. poczuj to. On ma naprawkę. Jeżeli nie wystawi się głupio, to to więcej przetrwa niż ja. A nie wygląda na takiego głupiego jak ja. Ja Yamato. Zatrzymał się, nie zatrzymał. Nie wiem. Jeszcze gdzieś niszczyciel tutaj krąży. To nie jest dobra dla nas wiadomość, chociaż Shimakaze ruszyło do przodu. Ja tutaj za wyspą, jak krążownik. I mamy Tanderera. I znowu jestem do niego bokiem. To jest przykre, jak mi teraz wysadzi salwę. Ale nie, on wystrzelił teraz. Jest czas, żeby się obrócić. No może, może będzie ten czas, może, no... Ores, nawracaj, ale tam wyspa mnie blokuje. I znowu. Czy zdąży się odpowiednio skontować? Nie wiem. Nie wiem. Test. Teraz bitwa na bliski dystans. I Zobaczymy, jak to będzie przebiegało. Zobaczcie. Te działa są niby. O, powi ta, o. właśnie. Tak powinno się grać pancernikiem, nie? O, patrzcie. Tak, tak, siaki, tak w ogóle. Tyle że. Tyle że. Tyle, że mnie to też troszeczkę boli. Dobrze, że przeciwnik źle to strzelił. No, to pięknie weszło. Ale uwierzcie mi, często. Często i gęsto takie strzały nie wchodzą. Na republice. To, że przeciwnik teraz zniknął. To mnie zadziwiło. No byłem w szoku. Na 12 km. Przed chwilą strzelił. On nie trafił. No ja muszę go teraz wykończyć, ale nie wiem, czy dam radę. Troszeczkę skontowany jest. Jeszcze jedna salwa. Nie. Do przodu. I co? Dwa rykoszety. Co trafienie w obronę? No, tutaj się sfrustrowałem. Mówiłem, że te działa nie są zbyt celne. No, niestety. Zawodzą, zawodzą mnie te działa. Myślałem naprawdę, że będą celniejsze. Bo to gdyby były celniejsze te działa, jak przecinaki, to już jakby. częściej bym skracał dystans. Bo jak widzicie, jak już siądzie, to siądzie, tak wchodzą te cytadele w te Tanderery, Conquerory, natomiast to no, nie jest aż taki częsty przypadek, żeby się cieszyć z takich akcji. No, jak pójdziesz? Do przodu? Do tyłu? Trochę do przodu, nie? Jeszcze jedna salwa. On się przyłączył na haeki. I w sumie teraz powinienem go wykończyć. Co i nic. Tak zobaczcie, jak długo się męczę z tym Tendererem. Początkowa tam jedna salwa, druga salwa, pięknie wszystko. A później. Później się męczyłem. Nie mogłem sobie z nim poradzić. Mimo, że to była odległość 12 km. Tak więc y, ogólnie Republiki nie polecam. Naprawdę przyjemniej się gra. Relatywnie oczywiście, bo tutaj mamy więcej AP i tak dalej. Ale Alsace. Ewentualnie właśnie MK Bart Jeżeli chodzi o francuskie okręty. No, oczywiście poza konkurencją są tenderery, na Jeżeli ktoś chce takie właśnie okręty. Miękkie, strzelające jakoś tam z dobrą naprawką. W miarę mobilne. Dobra. Wyniki 175 tysięcy, jedno zniszczenie. Wynik bez rewelacji i w sumie tak cała moja historia na republice wygląda. Nic nadzwyczajnego. Tyle na dziś. Dziękuję.